Majkowanna, witam was w kolejnym devblogu odnośnie modyfikacji Last Alliance Total War. Jesteśmy w dupie. Znaczy, to, że mod jest spóźniony z kolejnym patchem o 2 tygodnie, to nie znaczy, że jesteśmy w dupie. Znaczy w sumie. To oznacza, że mod jest opóźniony o 2 tygodnie. Dobra, przejdźmy do konkretów. W każdym razie cóż. Nagrywamy to drugi raz. Tak, nagrywałem drugi raz, ponieważ ostatnim razem okazało się, że Lucia jest dwukrotnie głośniejsza ode mnie. Jakbyście to oglądali, to musielibyście tak jeździć tym suwakiem głośności co to chwilę. To niestety nie moja wina. Teraz pewnie będziesz cisza, bo nagle zaczęłaś cicho mówić. Dobra, anyway. Kolejny patch do Last Alliance nadchodzi. I tak jak mówiłam w poprzednim patchu, ten patch będzie mniejszy od poprzedniego. Ponieważ będzie w sumie po aktualnieniu obecnej wersji moda, tą, którą w tej chwili możecie grać, a nie takim dużym, powiedzmy, rozszerzeniem rozgrywki. I cóż, taką najważniejszą kwestią jest to, że dochodzą nowe ziemie. Dużo nowych ziem, ponieważ tutaj, jak widzicie, wcześniej mapa sięgała dotąd, do Pelargiru, a teraz doszedł tutaj cały zachodni Gondor i teren Elendwaid. Mówienie tereny Gondoru to bardzo, wiesz... Znaczy, to jest niepoprawne, bardzo tylko że... Bardzo kwestia. Znaczy, jakby to powiedzieć... Nie ma nigdzie zapisanego, jak te tereny się nazywały, zanim powstał tam Gondor. No też. Tak i... chyba tylko Ochan jest w sumie tak bardziej. Tam pamiętam, że nazwa była. To tak. Co, ty ja? Dawaj ty. No to jest ostrzeżenie ten Edwait, i teraz zamieszkują je dzicy ludzie, którzy jeszcze nie są gawalni, bo to są Jenna i Ignacja, oni są dosyć mało rozwinięci, wiecie o co chodzi. Podstawowe budynki, podstawowe wojska, tam chyba 7 rodzajów, z tego co pamiętam. Ale dzięki temu macie dużo ostrzeżenia mapy, poza tym to jest technicznie potrzebne nam, ponieważ następny patch to będzie patch noldowy, który wprowadzi całe jadę i będą wysokie elfy. Tak, i cóż, ogólnie w tej chwili mapa jest większa już niż w Szogunie. Znaczy, jeśli chodzi o ilość prowincji, ponieważ podstawowy Szogun ma chyba 66 prowincji, z tego co pamiętam. Tak. Zaś tutaj w tej chwili jest już prowincji 72. 666. 666 to będzie miała finalna wersja moda. Ej, to już nie powiadałem. I będą zakazywać grania w moją modyfikację w... Na lekcjach religii. Na lekcjach religii, tak. Dobrze. Dwóch bohaterów doszło. U Czarnego Węża Wielki Szach i u Złotego Lwa Złoty Lew. Kto by się kurwa spodziewał? Wow. Złoty Lew jest jeszcze nieskończony. Jak będziecie widzieć pewnie gdzieś tutaj, to on dopiero będzie. W sensie będzie dostanie jeszcze nową broń. Będzie lekko tam dopieszczany i dostanie własną gwardię. Gwardia już ma własną, tylko gwardia potrzebuje też dostać własny wygląd. No tak, dokładnie. Własny wygląd potrzebuje gwardia dostać. Tutaj Czarny Wąż już jest mniej więcej skończony, jeszcze gwardia będę chciała dopracować. Ale on sam już jest tutaj gotowy, Wielki Szach Haradu jest gotowy do podbojów i walki. Czy to z Numenerejczykami, czy to z dowolnym innym wrogiem, który niedługo może się pojawić na mapie. Tutaj jak widzicie, doszła jeszcze jedna frakcja. Jest to Numenerejska kolonia w Winie Londa, późniejsze Londa Air, znaczy Londa Air to jest po prostu inna nazwa. W każdym razie to jest po prostu kolejna Numenerejczyków. Nie różni się ona, jeśli chodzi o roster, od pozostałych Numenerejczyków, jednakże stwierdziłem, że ją tu dodam jako grywalną, żeby ktoś, kto chciałby od razu zagrać na tych nowych terenach, żeby miał jakąś frakcję tutaj startową. Ponieważ no, sami dzicy ludzie są w stanie surowym. Mają 7 jednostek, kilka budynków, są gównem i granie nimi byłoby zupełnie do dupy. Tak, ogólnie ten patch traktujcie jako coś uzupełniającego, to jest dopełnienie patcha ludzie z południa, który miał dać tereny kontynentalne. Technicznie, jak mówiłem, to jest potrzebne, a następny patch noldowy już będzie zawierać frakcje elfów, które już będą zdecydowanie bardziej zbudowane, żeby nie było też, nie zostawiamy tych murzynów, jak ja ich lubię nazywać, na lodzie. Oni dostaną też swoje własne frakcje, ludzie z Dunhau, Dunantczycy i tak dalej, nie? Znaczy... Poszczególne te frakcje już są na mapie, tylko potrzebują dostać własne rozstaje. Tak, chodzi o to, żeby je zbudować, nie? Własne drzewka budynków i tak dalej. W tej chwili wszyscy mają jedno i to samo.
Tam właśnie 6 jednostek, mało zróżnicowane, 7 z Gwardią Generalską. Więc po prostu to jest na razie. Oni mają stanowić tło. Oni są trochę przeze mnie w tej chwili traktowani jak frakcja rebelsów w Maxu. Każde nowe Total War przez CA. Nie. Ogólnie warto wspomnieć, że z Haradrimów ogólnie powoli zaczynają się wykształcać dwie kultury, a będą bazowo chyba z 3-4, tych północnych i jeszcze południowych będą. Znaczy w tej chwili planujemy 3, choć cholera wie jak to wyjdzie z planów. Tak, bo w sumie 3 powinny być tylko na tych regionach. Znaczy nie, bo początkowo planowaliśmy dwie kultury Haradrimów. Północną i południową. Północną i południową, potem się wykształciła ta obecna druga, czyli jeszcze ta lwia frakcja powiedzmy. Ta lwia grupa Haradrimów. No i dojdzie trzecia i cholera wie, czy w międzyczasie nie wymyślimy jeszcze czwartej. Tak, bo te tereny będą, ogólnie tereny Haradrimów będą zahaczały tak o. Czyli tu mamy jeszcze kupę terenów, tu w ogóle cały południowy Harad ma zaplanowane mniej więcej już, co będzie tam. Tak, znaczy ogólnie, na papierze. Ogólnie myślę, że jak tutaj jest ta frakcja Złotego Lwa, to mniej więcej chcę tak zrobić, że po pierwsze urozmaicić tę frakcję, to znaczy dać jej osobne wysokie tierowe jednostki. Inne niż ma tutaj Czarny Wąż, bo tutaj oni mają te serpent jednostki. Im jakieś lwie damy, żeby były trochę innego typu, inne statystyki, żeby trochę inaczej się tym grało po prostu. Na przykład toporników, którzy niedługo będą w grze. Tak, są prace nad topornikami ciągle, powoli idą do przodu. Nie oszczepnikami, ale umówmy się ostatnio na streamie, jak ktoś był, to mógł sobie zademonstrować, jak pięknie wygląda ten rzut. Tak, na jednym ze streamów pokazywałam, dlaczego nie ma jeszcze oszczepników w modzie. W każdym razie myślę, że po prostu oni, jak będą już taką trzecią kulturą, to wtedy tutaj dodają tereny i one będą zasilone przez pomniejsze plemiona tej drugiej kultury Haradrimów. Tak. Jeszcze tu będą Haradrimowie, ten klan jeden będzie chyba też bardziej grywalny, trochę się też na nim kiedyś skupimy, bo chcemy go lekko wymieszać z Kandem. Tutaj czasem też dojdą wiadomo tereny Ohanu, a po Noldorach wchodzi Sauron. Tak, kolejnym celem jest Mordor. Po skończeniu elfów, znaczy po zrobieniu, żeby elfy były grywalne. Tak, trochę krasnolud na razie olejemy, ale dlatego, że jest jeden bardzo ważny powód, dlaczego Mordor będzie szybciej. Ogólnie jak próbowałem dodać animację dla krasnoludów, to po prostu eksporter mi je automatycznie przeskalował do rozmiaru człowieka. Więc to bardzo głupio wyglądało. Więc no chyba, że jesteś krasnoludy wielkości ludzi, ale to byłoby trochę mech. Znaczy myślę, że jakby początkowo można coś takiego wprowadzić, ale wiecie, chodzi o to, że potrzebujemy jakby trochę nowy eksporter zrobić, nie? Żeby on nie skalował tego do rozmiarów człowieka, a do rozmiarów krasnoluda, nie? Znaczy ogólnie nawet nie mam kontaktu, kto to zrobił, nie mam pojęcia, ten eksporter, więc nie wiem, chyba że ktoś zna się jakoś bardziej na programowaniu czy coś i mógłby zajrzeć to i ogarnąć. Jak go przedstawić, znaczy bo on ogólnie ma przypisany tak jakby bazowy szkielet Shoguna 2 i jego rozmiar i wszystko co się wrzuci on stara się przypasować do tego rozmiaru i dlatego jak wrzuciłem włócznika pomniejszonego tam o ten tak do 1,40 m chyba go zeskalowałem, nie pamiętam, no. Znaczy to ten animator na moją prośbę zeskalował do 1,40 m go. No to on został automatycznie przeskalowany do tego standardowego rozmiaru człowieka i szogunie i biegał z tymi kolanami w ziemi. A drugą sprawą, dlaczego Mordor będzie szybciej, jest fakt, że dzięki jakby współpracy Last Alliance i Rise of Mordor, czyli wymieniamy się asetami i mamy do nich jakby dostęp, czasem na prośbę Sara robi różne tam asety dla nich, to mamy dostęp do orków wreszcie. Oni użyczyli swoich modeli orków, postaci. Wiadomo, pancerze już będą własne. I będą niedługo orkowe na mapie też. Na pewno w patchu, kiedy wejdą Noldorowy, pewnie już pojawi się coś nawet. Więc po prostu będzie trzeba... Myślę, że ogólnie z Noldorami, jak to dojdą Noldory, to albo od razu, albo chwilę potem w jakimś mniejszym patchu dojdzie właśnie teren Rohanu. Też z dzikimi ludźmi na ich terenach. A potem jednocześnie będę pracowała nad zrobieniem Mordoru i Lotorin. Znaczy Lotorin po Mordorze, co nie?
że będzie wprowadzona. Tak. Tutaj nie, żeby nie drzeć dupy, tu był płat elfów i teraz jest na razie w Pelagii, że on będzie z czasem, jak elfy zostaną wprowadzone. Tak, tutaj właśnie taka sprawa, że mogą od razu dać elfy, trzy jednostki niby już mają, aczkolwiek no to byłaby frakcja tylko z trzema jednostkami i musiałabym tracić dodatkowy czas na przygotowanie ich byle jakich budynków dla nich i tak dalej, więc myślę, że to lepiej na spokojnie już to przygotować porządnie, wersję już taką, która będzie dla elfów w momencie, kiedy wejdzie Lindon i wtedy wraz z Lindonem wejdzie, znaczy właśnie ciągle się zastanawiamy, czy Etherland dać, bo to był port ogólnie elfów złotowy. Ja myślę, że inną frakcję po prostu, żeby oni mogli coś tu zbudować, bo szczerze, w sensie co Lotharion zrobi z tą prawnicą, nie? Rozumiesz? Będzie robić inwazje morskie na lat. No, znaczy to tak pan. Nie, to nie ma sensu, wiesz co chodzi. Znaczy zobaczymy. Znaczy możliwe, że najpierw damy to jako jedno i zobaczymy, jak AI będzie się z tym zachowywało. Ale ja w każdym razie strzelam, że nie ogarnę, więc szybko stanie się to inną frakcją. Bardzo możliwe. No i tak jeszcze w kwestii poprawienia AI. Ponieważ ostatnia wersja moda z tymi z ludźmi z południa, która doszła, ma taki problem, że Numenor prawie nie werbuje, znaczy nie werbuje w ogóle floty, korzysta tylko z tej startowej, którą ma, przez to bardzo łatwo jest zdobyć Numenor, co jest głupie strasznie. Tak więc jest to z powodu, ponieważ AI z jakiegoś powodu nie widzi statków nowych, które dodałem, znaczy nie nowych statków, tylko nowych jednostek morskich. Mimo, że one korzystają ze statków z podstawki, to są nowymi jednostkami z punktu widzenia gry i AI ich nie widzi z jakiegoś powodu, nie umiem tego naprawić, więc musiałem przywrócić statki z, znaczy jednostki morskie z podstawki i da się po prostu tutaj poszczególnym frakcjom jako możliwości werbunkowej. I zaczęli nagle werbować wielkie floty. Więc teraz zrobicie numerowe, to będzie kływa. Tak. Tak więc te statki będą miały po prostu tylko zmienione nazwy i zmienione ikonki i tyle. Bo myślę, że nie ma sensu bardziej z tym kombinować. Ogólnie odradzam po prostu w ogóle rozgrywanie bitew morskich. Osobiście. Nie, można spróbuję zablokować to, żeby się nie dało. Bo są nieklimatyczne po prostu. Tak, bo będą odbiegać od klimatu moda, ponieważ no, na razie nie mogę ich specjalnie niestety zrobić. A też siedzenie i kombinowanie akurat nad tym nie jest aż takim priorytetem, kiedy jest masa innych ważniejszych rzeczy do zrobienia. Tak, ogólnie pamiętajcie, że aktualnie podzieliliśmy moda na trzy fazy produkcji. To jest pierwsza, czyli zajmujemy się tym, co możemy zrobić i najbardziej potrzebnymi problemami, które sprawiają, że mod nie może powstać w swojej przynajmniej tej pierwszej formie, wiecie, pierwszej wersji i dopóki nie będzie cała mapa zapełniona wszystkimi frakcjami w tej swojej przynajmniej podstawowej formie z tymi wszystkimi podstawowymi rzeczami, które są nam potrzebne, to na przykład takie rzeczy jak lepsze oblężenie i tak dalej są zrzucone na drugi plan, chyba że ktoś bardzo chce to zrobić albo uda nam się magicznie dojść do tego przypadkiem. Tak, jeśli ktoś by się zgłosił do mnie i po prostu powiedział, że okej, ja chcę się zająć murami, wprowadzić mury do szugu na nowe. No to spoko. Ja mogę wysłać mój plik, w którym ja tam kombinowałem z tym, żeby jakaś baza już dla tej osoby była. Aczkolwiek ja nie będę się w to mieszać, ponieważ przy ilości rzeczy, które ja muszę zrobić, jeśli chodzi o jednostki, frakcje, budynki, planowanie wszystkiego, interfejs i tak dalej, to jest tyle roboty dla mnie, że po prostu ja nie mam ani siły, ani ochoty brać się jeszcze za te mury. I no to temat po prostu porównanie, że tak naprawdę ludzie z południa obecnie, miesiąc temu, dwa miesiące temu byliby na przykład w tej formie, no gdyby nie właśnie próby jebania się z tym. W sensie to jest trochę zmiana produkcji tego, bo tyle było jebania się z tymi murami, testowymi rzeczami i tak dalej, że no jest mnóstwo rzeczy, którymi chcemy się zająć, a jakby lepiej zająć się chyba tym, co możemy się zająć, wiecie, zainteresować ludzi tym modem, stworzyć jak najlepszą podstawową grę, a potem ją dopiero z czasem ulepszać, bo nie ma trochę sensu, według mnie oczywiście, sama mam nadzieję, że myślisz podobnie, nie ma sensu poświęcać 200-300 godzin na oblężenia w momencie, kiedy nie ma na przykład wszystkich frakcji na mapie, które będą i te 300 godzin można poświęcić na nie i one już będą, będzie mapa z nimi, będzie to wszystko, nie? Tak, ja właśnie w ogóle pierwsza wersja moda, czyli ten Akarabet, kiedy był tylko Numenor, cała kampania nazywa się Akarabet, ale w każdym razie wersja
0.1.0, jak się pojawiła, to ona się pojawiła w grudniu. Nie wiem, czy nie pojawiłaby się ze 2 miesiące wcześniej, gdybym nie traciła czasu na próbę właśnie choćby dodania murów. Więc możecie sobie liczyć, że przez tę poprzednią politykę straciliśmy de facto 4 miesiące, jakby... 4 miesiące pracy. Albo i więcej. Znaczy, bo naprawdę ja poświęciłam mnóstwo czasu, potem byłam frustrowana, nie miałam siły pracować. I to doprowadziło do tego kryzysu, czy ten mod w ogóle ma powstać? Tak, tak więc na chwilę obecną, tak jak już było mówione poprzednio, nie próbuję zajmować się rzeczami zbyt trudnymi dla mnie, które są spoza mojej działki, że tak powiem. Dopóki nie będzie tego wszystkiego, co byśmy chcieli przynajmniej w tej wersji pierwszej, nie? Wiecie, o co chodzi? Tak, ale jeśli ktoś się pojawi, na przykład chciałby się zająć bardzo konkretną rzeczą, taką z trudniejszych, bo na przykład jest programistą albo nawet nie programistą, który pisze własny kod, ale osobą, która zna się na inżynierii stecznej i chciałby się zająć tą konkretną rzeczą, znaczy, bo to głównie chodzi o inżynierię steczną, żeby odczytać pliki od tyłu i jak je zrekonstruować dla czegoś innego, co nie? Tak więc, jeśli by się ktoś taki pojawił, spoko, ja z chęcią taką osobę przyjmę do pomocy i żeby się tylko tym zajmowała, ja w tym czasie będę dumała nad przygotowaniem kontentu, że tak powiem, fabularnego. Dokładnie. Czyli zmiany są, macie. Następne punkty to są elfy i orakowie. Dodatkowo zarówno Harad, jak i Numenor w następnym patchu czeka ich trochę poprawek. Tutaj Lucia może się wypowie o Haradzie, bo ona się strasznie jara Haradem. A co w tym było teraz? O co chodzi? Jednostki nowe. A Harad, w sensie mówimy już, co to ma być, czy to ma zostać lekko niespodzianką? Na przykład do małego Taylora, bo ogólnie planujemy parę Taylorów do tego, mamy już nawet nagrane ścieżki dźwiękowe i tak dalej. A by the way, pojawił się gość, który chce nagrać ten, dźwięki dla tych murzynów, w sensie dla dzikich ludzi. Tak, i jeszcze jeden, który chce nagrać dla elfów. I zna nawet ten Quenya i Syndra, tak? Mhm. Więc możliwe, że voice acting przy jednostkach zostanie jeszcze poprawiony w kolejnych patchach. To też będzie dla mnie fajne, znaczy... Będzie większa imersja na polu bitwy na pewno, jak będą drzeć się po elficku na przykład. Dokładnie. Czy coś jeszcze? Ogólnie no wazie jeszcze tak trochę po oczu, nie? Tu jest granica mapy, ta podstawowa. I tutaj, za Numenorem tuż, nie? Gdyby nie udało się tego obejść i trzeba byłoby się ograniczyć trochę do tych terenów, nie? To wtedy na punkt następny po Mordorze prawdopodobnie pójdzie daleki Harad, chyba że uda się to w miarę obejść, albo wymyślimy jakąś sensowną metodę, jak to zrobić. Ale i tak prawdopodobnie będzie daleki Harad, żebyście nie spodziewali się tak szybko. Znaczy daleki Harad, albo pójdziemy na elfy z Lotoryn i tych. Tak, i ludzi z Doliny Anduiny i tak dalej. Mhm. No ale też kupa drogi, jeszcze oczywiście Nuratowie są i tak dalej do zrobienia. Tak, tutaj no mapa będzie powoli zapełniona kolejnymi frakcjami. Na Noetów mamy koncepcję już, w sensie mamy tak jakby koncepcję, jak chcemy ich zrobić, bo pamiętajcie, to są przodkowie Ochańczyków, Dejliczyków do Ewinionu i chcemy jakoś to złączyć z nimi, a jednocześnie trochę uprymitywnić, że to są jeszcze starsze czasy, ale dać im jakby już takie punkty, gdzie widać, że ta kultura ma nutki tego wszystkiego w sobie, nie? Tak, ogólnie Lucia się strasznie zajarała, jak słuchał, jak mówiła mi, jak mniej więcej powinni wyglądać ci Rohawiańczycy, znaczy kim oni dokładnie są, Nortowie. Tak, i ja pomagam teraz zabierać jej pewne źródła, na przykład jakie pancerze i tak dalej. Nie powiem, sporo rzeczy, to jest trochę, tak jakby w fazie tego planowania, to jest trochę połączenie dla mnie takich Bułgarów, jeżeli wiecie, o co chodzi. I Norwegów, znaczy Norwegów, no ogólnie Skandynawów. Skandynawów, bo oni mi tak. Normanów, o, bo tak się ich nazywało. A Normanów to nie było tylko w okresie nie, do tych styków? Znaczy to właśnie wikiński taki okres, nie? Bo ogólnie właśnie Ochan jest taki wikiński, wiesz co chodzi, te hełmy i tak dalej. No tak. Znaczy w ogóle ten, Nortowie po angielsku nazywają się po prostu Northmen. Tak, i jeszcze pamiętajcie, że. No jakby te modyfikacje robi naprawdę mały zespół jeszcze. Mamy nadzieję, że też czasem się rozszerzy, gdzie w sumie 3 osoby coś robią, czyli animator, Edet i Sara. Edet to jest gość, który rysuje koncepty i na przykład z Wotylef Haradu ma od niego maskę i oczywiście jego gwardię zaplanował, pan przykład jest Sara i tak dalej. I Szach, Wielki Szach Haradu też jest jego pomysłem, konceptem.
I elfy także będą bardzo dużą ilością miało konceptów, bo bardzo się zajęło na tym punkcie, plus mam bardzo dużo też innych pomysłów sami, nie? Więc no, nie zdziwcie się, mam nadzieję, że elfy będą w lato jakoś w środku, może trochę później, ale wiecie, teraz dzięki tej szybszej metodzie produkcji na pewno uda nam się sprawniej dodawać frakcje na mapę i obszary. W ogóle Edres porobił masę konceptów dla elfów i... Czasem za dużo. Znaczy, może nie za dużo, ale mam nadzieję, że uda mi się odpowiednio przenieść jego pomysły na ten... na po prostu realia gry. W ogóle też taka ciekawostka odnośnie konceptu tutaj czarnego węża. Mianowicie to wyglądało tak, że piszę do Edreda: ej, słuchaj, potrzebuję jakichś konceptów dla wodzów haradrimskich, żeby tam porobić im tak trochę modeli, żeby oni jakoś tam się wyróżniali spośród swoich żołnierzy. No i Edred zrobił tak dobry koncept, że stwierdziłam, że oni są odpowiedni, żeby to było wręcz dla szacha haradu. Kurde, miałem przez chwilę w głowie coś, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy. To nowe jednostki, że wchodzą, to. A coś jeszcze było. Przebudowanie gospodarki będzie. Przebudowanie gospodarki to wiadomo, bo będzie więcej towarów i będą więcej zależności od tego, taka trochę Wiktoria 2 się z tego zrobi nawet, ale taka bardziej ogarnięta, powiedzmy bardziej uproszczone to będzie. Na przykład, że produkujecie wino i macie karczmy, to dostajecie od tego bonus i tak dalej, nie? Tak, ogólnie tutaj też chcę właśnie tych surowców dużo powprowadzać, bo Idziemu udało się dodać więcej surowców do menu gry w ogóle. Znaczy, bo można było dodać więcej surowców, ale one tak jakby były trochę niewidoczne dla gracza. Zaś Izzy wykombinował, że po prostu jest to bardziej widoczne, że odpowiednie ikonki, samopisy ich i tak dalej. Tak. Więc... Wiem. Udało nam się także... Zauważyliśmy, że bardzo sprawnie... Zostaw moje włosy do pływu. Przepraszam. Udało nam się sprawnie zmodyfikować encyklopedię, w sensie wiemy, jak to zrobić. Aktualnie pracuję nad tekstami. Ogólnie Polacy możecie się cieszyć, bo będziecie mieli je jako pierwsi. Ja się podjąłem pracy zajęcia tymi tekstami. Oczywiście wszystko jest konsultowane z dwiema encyklopediami, chodzącymi encyklopediami Śródziemia, czyli Elendilem i Seum. I te teksty mam nadzieję, że... pojawią się w międzyczasie, bo na patcha niestety jeszcze raczej nie będą, bo teraz jest trochę zapierdol i ciężko mi znaleźć na to czas, ale postaram się to zrobić. I przede wszystkim krótkie opisy będą bardzo krótkie, będą tak naprawdę tylko opisywać, co to jest za jednostka, na przykład, że to jest piechota sztormowa z mieczem i tarczami, czy coś w tym stylu. Przede wszystkim rozwijajcie opisy długie, bo tam będzie o wiele więcej rzeczy. Czyli te, które jeszcze nie działają, znaczy, bo to będzie trzeba dodać właśnie encyklopedię. Nie, tak. Tak. Tutaj jeszcze w tej chwili jest białe okno, ale ogólnie zorientowałem się, że bardzo łatwo to edytować i dodać tu właśnie okno jednostki z opisem i tak dalej. Tak więc tutaj w jeszcze nie najbliższej wersji, ale w kolejnej możliwe, że już tak, będą po prostu wszędzie opisy poszczególnych jednostek, ich i statystyki, jakieś tło fabularne. Tutaj tak przykładowo, ponieważ Lucia pewnie będzie chciała teraz przejść do tych. pokaż tych pikierów, znaczy, bo oni mają jeszcze karty jednostek. Czekaj, to musisz kliknąć? Nie, przejdź tutaj po prostu. To jest są pikinierze? Tak, pikinierzy nie będą, oni też będą mieli swój własny fajny opis. Dlaczego nie będą i czy zaczęli stosować falangę? By the way, już jest ten. Bo... Nie chciałam. Nie, to wysypałaś grę. Co? Tak. To przykro mi. Nie, zobaczcie, chciałem zobaczyć, czy jest ta już minka tego złotego lwa haradu. Jest. No to nie zauważyliśmy jej, no to niestety przykro mi. Znaczy ogólnie nie klikajcie nigdy tego... O, właśnie się wysypało. Dobra, dajcie chwilę. Wstawisz tu jakieś okienko. Gra nam się zepsuła. Ale to też postawce się wysypuje. Nie macie się, to jest ogólnie wina tego zestawane, nie? To nie jest jakby wina moda, mod jest ogólnie bardzo stabilny, żeby było. Tu wstawię się jakąś anime dziewczynka czy coś tańczącą. Tak. Masz questa. Albo znajdę jakiś ten... O nie, dam Femke Sauronu. Nie, Femke Saurona jest najlepsza. W sensie ogólnie ostatnio jak znaleźliśmy te waifu Sauron, to po prostu Melko Edadi Uwu. Tak, Lucia był, nie ma już tego na awatarze, ale miałem Kiedyś, ale teraz ten zanga, załinga.
bo Blusia ogólnie zmienia awatara na Discordzie w zależności od tego, co aktualnie robi na Discordzie. Znaczy tego, co aktualnie ogólnie robię, nie? W sumie tak. Ale no w sumie na Discordzie gada się o Chinach. To da sobie chiński ten Tak. awek. Tak, profesjonalny devlog, w którym gra się wysypała. Tak, to jest jak CA, kiedy ma ten swój poziom trudności i wiesz, CA, żeby wygrywać. Więc tam jest to ukryte i oni muszą przed kąpiel tam odpalić sobie. Tak. No, pokaż matkę tego złotego roa, żeby ludzie mniej więcej wiedzieli, co to będzie. On jest tutaj. Tak. No tak, obaj dowódcy są zarówno dostępni w tutaj Custom Battle, I jak i kampanii. w kampanii. Ogólnie tutaj ja prawdopodobnie te pomniejsze frakcje usunę z Custom Battle, żeby nie było ich aż tyle. Tak. Po prostu je wyłączę. Jak ktoś chce, to może je w sumie łatwo wyłączyć z powrotem w customowych bitwach, więc to jest minuta roboty dosłownie. A to raczej chodzi o osób, które będą tak bardziej casualowo podchodzić, żeby miały te Tak, żeby frakcje się nie ważne. pierdoliło to wszystko, wiecie co chodzi. Te frakcje ważniejsze po prostu w tym menu. I właśnie, co prawda Willmeni nie będą grywalni na Ale będą kampanii, oczywiście w tym Custom Battle, ale możecie to sobie zobaczyć. tutaj Ich los są. jest taki bardzo podstawowy. To jest taka podstawa, powiedzmy, że raczej odradzam robienie z tym czymś jakiś bitew na multi czy coś. No, oni Raczej są dosyć naprawdę słabi. jakbyście chcieli sobie odpalić custom battle, żeby porobić screeny czy nagrać jakiegoś cinematica. No, to jest spoko. W sumie przydałoby się. My też planujemy różne tajle i takie rzeczy porobić, bo to naprawdę animacje, to co animator robi i jakby mod, dzięki temu jak seo wymodela i tak dalej, wygląda po prostu cudnie. Tak. Tutaj, no to jest armia klonów tak naprawdę w tym momencie. To są bardzo niedopracowane jeszcze jednostki. One dopiero będą robione, ale jakoś tak podstawowo wyglądają, że nie odstają jakoś bardzo od całej reszty. Robiłam je całe 2 dni. dobra. No i co jeszcze? Chyba tyle. Tak powoli, chyba wszystko omówione. A ile mamy wygania? 27 minut. Czyli szybciej. Tak, szybciej nam zeszło. I jeszcze bym chciała powiedzieć o czymś. Właśnie Numenor dostanie tutaj nowe jednostki pikinerów. Prawdopodobnie w tym najbliższym patchu 1.6. A w przyszłości dla niego planuje przede wszystkim tutaj polepszenie wyglądów ważnych postaci Miriel i Farazona i w ogóle danie wyglądów pozostałym, czyli Elendilowi, Isildurowi, Anarionowi. Tak, ogólnie też mamy gościa, z tego co pamiętam, co mówiłaś. Jest gość, który robi modele, Tak. nie? Postaci stricte. I on chciał się tym zająć, jak tam skończył bodajże studia, tak? Tak, jak mu się skończy rok akademicki, z Jak mu tego się co. skończy rok akademicki, to chce się tym zająć, więc dajcie się przygotować, że postacie będą wyglądać. Też się pojawią tego typu postacie, o ile oczywiście gość się nie wykruszy. Byłoby fajnie, jakby się nie wykruszył. Między innymi dlatego, że potrzebujemy wyglądu dla Salona. Bo Salon w tym okresie bardziej wygląda jak elf niż to, co ta puszka, którą widzieliśmy. Tak. I przydałby się go załbyć, nie? Tak, więc tutaj właśnie się zgłosił. Możliwe, że znacie typa, bo on prowadzi anglojęzyczny kanał o tym, o Lotrze. Nazywał się on Lucius. Jakoś tak zaraz powiem wam. Moment. Ja oczywiście to jest moja pamięć do wszelkich ników. A, fajnie, nie ma go. Nie jest aktywny. wait a moment. Lucius Arobel. On prowadzi kanał, z tego co się orientuje, właśnie lotrowy, o tym, gdzie opowiada o lore Śródziemia, anglojęzyczny. To on właśnie się zgłosił do pomocy i możliwe, że za jakiś czas parę modeli porobi. Głównie mi się twarze, ponieważ on też mówi, że lepiej się czuje przy takiej rzeźbiarskiej robocie niż przy Bardzo chciałem. tak. Bo ogólnie, jeśli chodzi o modelowanie, to trzeba tutaj wyznaczyć parę różnych, powiedzmy, kategorii. Jest modelowanie tutaj bardziej takie twarde powierzchnie, mówi się po polsku chyba. Gdzie to są takie elementy jak hełmy, stoły, pancerze i tak dalej. A jak już się robi takie rzeczy jak twarze, no to lepiej już przerzucić się na tutaj rzeźbienie, po prostu scalping, gdzie robi się tylko podstawowy model twarzy w standardowy sposób, a potem się rzeźbi go.
Tak, ogólnie też to jest takie podziękowanie też za to, że jest odzew ludzi, którzy chcieli pomóc. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej i też widzicie, że parę osób się zgłosiło i faktycznie chce w tym siedzieć trochę. Pomaga i to jest też fajne. Największy problem jest z kimś do technicznych rzeczy. Tak, i w sumie totalnie nas nie dziwi, to jest bardzo pierdolenie się z tym, ale jeżeli chcecie zobaczyć w pierwszej fazie produkcji gry coś takiego, to no sorry, ale musi znaleźć się ktoś, kto nam w tym pomoże, bo ja jestem stricte od tekstów, pomysłów i tego typu rzeczy. Tam Sasza trochę jeszcze pomagam w tego typu rzeczach. Ja jestem najbardziej chyba bug, wiecie, najbardziej z tyłu, jeżeli chodzi o zespół w tym, co robię. Jest Edet, który robi głównie koncepty i to zajebiste koncepty, bez niego też naprawdę to by nie myślę, że nie się działo, nie wyglądałoby tak jak teraz. Maeron, który pracuje obecnie nad kartami budynków. Tak, karta budynków to też jest według mnie znacznie lepsza robota niż to, co ja robię, żeby było. I Charger, który pracuje nad animacjami. Tak, jest też support psychologiczny, czyli słonik obok. Rendes, tak. Będzie w kredicach potem. I tam. No i jest cała, która de facto jest pastem idem. I musicie zrozumieć, że to jest mały zespół. Nie, każdy robi to, co w sumie umie, czy to, trochę się uczy, nie to nie umie. Ile mi pokazuje Rubika. Takiego, taki pluszowy żółwik, który też jest supportem psychologicznym. Walczącym. No to może debuffem psychologicznym. No i co? Nie to ogólnie, tyle. Jak ja mówię, jeszcze są to oczywiście osoby, które chcą rzeźbić. Jest ten gość, który ma bardzo taki głos, jest coś tam zaangażowany, coś trochę inne mody. On podkłada na przykład głos do Dunlandu w... Czym to było? W Daku. W Daku podkłada głos do Dunlandu i on się zgłosił do pomocy, więc no fajnie będzie, myślimy, że to będzie spoko. Jeżeli oczywiście nikt się nie wykruszy, to naprawdę zrobimy fajny postęp. No i to jest podziękowanie dla ludzi, którzy jakkolwiek chcieli pomóc z tym i tak dalej. No i którzy supportują Patrona i tak dalej. Chociaż wiadomo, oni tak, właśnie są z zachodu. Znaczy tutaj, nie zrozumieją pewnie. Tutaj ogólnie podziękuję. Znaczy może dorobię napisy do tego filmu, tylko trzeba Andę poprosić. Albo Jawoła i tak dalej. Znaczy myślę, że Andę będzie o tyle lepsza, bo ona płynniej mówi. Czy... Wiem. W każdym razie, cóż, tutaj podziękowania dla osób, które na Patronie supportują. Musiałeś zacząć kaszać w tym momencie. Przepraszam. I cóż, no to tyle. Ogólnie opis. W opisie wszelkie są linki do wszystkiego. Co? Jeżeli jeszcze raz jakiś tępy, dueny, neandertalczyk zacznie pierdolić, że nie może pobrać moda z workshopa, kiedy 4 razy w 4 różnych miejscach jest napisane kurwa, pobierz z ModDB, to przysięgam, że znajdę tego młotka adres i kurwa zamładuję. Znaczy, bo szczerze, ta sytuacja jest już zbyt kurwa częsta. Ogólnie taki off-top teraz, naprawdę to jest bardzo przeszkadzające, kiedy masa osób pisze do mnie, często przy Lucy i ona też to wtedy czyta, wiadomości w stylu, że dlaczego mod nie działa i tak chwilę gadamy. A, pobrany z workshopa, no to nie dziwię się, że ci nie działa, bo na workshopie nie ma tej modyfikacji, jest tylko informacja o tym, że taka modyfikacja istnieje. A, jest to dlatego, że ogólnie jest ograniczenie do 100 MB na workshopie, plus workshop ogólnie CEA nie lubi modów fantazy do Total War'ów i powiedzmy sobie szczerze, Eyes of Morda musiało się przenieść na ModDB, bo kazali mu usunąć moda ze Steama i tak dalej. Tak, i przez to potem masa osób myślała, że Eyes of Morda umarł, bo usunęli się z workshopa, bo zostali do tego zmuszeni, a nie umarł, tylko się przenieśli na workshopa. Znaczy ModDB. Znaczy na ModDB. No, tylko też nie chcemy robić tego też w taki sposób, na przykład bota to robi tak, że jest na Discordzie i tylko stamtąd można pobierać rzeczy, to jest bardzo głupie według mnie. Bo mało osób wie o tym i masa osób nie ma pojęcia o tym botecie nowym, a jest nowy, polecam zobaczyć, bo jest bardzo fajny. A w ten sposób mamy większe jakby zasięgi, kontakt, wiecie, więcej osób wie o tym modzie, nie? No, znaczy właśnie tutaj w pewnym momencie mi szlak trafił i chciałem usunąć to z tego workshopa, tą informację, co nie? No ale to jest jednak dalej. Ale typ, masa ludzi, nie? Typ jeden pisze, że weź nie usuwaj, bo on się na przykład dowiedział o tym modzie z workshopa, więc nie zostanie, co nie? Tak, przez to jak wbijecie na serwer Discorda, to już tak powiem, ktoś was tam pewnie powie, że jesteście debilami, ale pokażę wam jak na przykład tego moda pobać i tak dalej, nie? Tak, znaczy ogólnie, bo nie tylko ja się denerwuję, ale także idę. No już się denerwuję, że co chwilę wbijałem, bo już się zebrała taka grupka, powiedzmy, stałej aktywności, powiedzmy.
na... Tak, oni ogólnie robią trochę za na sobotę, panczują ludzi, że nie znają LUE, czy coś w tym stylu. Albo podają informacje, skąd pobrać, jak zainstalować i tak dalej, co... Albo, że możesz, tak powiem, kąpać się z tym. W każdym razie też jest to pomocne, że trochę community tutaj pomaga i nakierowuje ludzi, którzy są zbyt leniwi, by czytać. Sprawy polskiej lokalizacji, wiadomo, spolszczenie i te sprawy, nie? Będzie, znaczy w ogóle to jest moja wina, że nie ma do obecnej wersji, ale do kolejnej już będzie. Tak, to jest jej wina, bo nie dałem plików, nie dałem mi tekstu. Przepraszam. Ale też było dużo zmian, żeby nie było. W ciągu najbliższych 2 tygodni po premierze pojawi się, mogę wam to zapewnić, bo muszę dupę i to zrobię. Nauczę, jak wyciągnąć pliki tekstowe. Nie, po prostu mnie wyślij i to zrobię. No dobra. Tak więc cóż, w opisie linki do strony ModDBModa, do Patreona, do Discorda, do workshopa nie daj, bo na workshopie nic nie ma. No i oczywiście, cóż, patch ten, czyli ta wersja 0.1.6 będzie w ciągu najbliższych, mam nadzieję, 3 dni. 4 może. Od momentu, kiedy to widzicie. Bo jest tylko dopracowanie pewnych małych smaczków i zrobienie miasta Haradimów. Tak. Do Custom Battle'a. Tutaj będzie też w Tylerze, który mamy nadzieję, że to już uda się zrobić na czas. Znaczy myślę, że to miasto Haradrimu dam już po wydaniu patcha, a teraz przez najbliższe dni co chcę zrobić, to siąść i zrobić modele miast dla Haradrimów na mapie kampanii. Tak, bo są chyba 3, tak? Znaczy jest 1,5, bo jest jeden i jeden niedokończony, w ogóle tak w nocy jak nie mogłam usnąć. A, bo ty się zajmowałaś tą wioską murzynów. Tak, bo robiłem wioskę murzynów. A... Wioska murzynów to w ogóle było wyzwanie. A przyszło mi w nocy do głowy, jak zrobić inaczej te namioty, bo obecnie wyglądają tak strasznie stepowo, co nie? No. Bo zresztą wziąłem namioty stepowe za tej cichosza. W każdym razie wymyśliłam, jak zrobić jakoś fajnie te namioty Haradrimów na tej kampanii. I to pozmieniam, porobię nowe modele. Jak to wykonam, to patch będzie publikowany. Faktycznie od razu, bo to jest chyba ostatnie, co muszę jeszcze zrobić. Znaczy mogłabym jeszcze siedzieć i próbować karty budynków, tylko ja mam problem z rysowaniem domów. Tak. To jakby nie jest moja działka rysowania. I muszę to trochę poćwiczyć. Może nawet na streamie zrobię streama z tego, jak się męczę z rysowaniem karty jednostek. I będziecie mi hejcić. Gdyby ktoś chciał pomóc, to wiadomo. Będziemy chcieli też na Discordzie trochę zwiększyć to. W sumie właśnie, jakby ktoś się chciał do takich rzeczy jak typu narysowanie rzeczy do interfejsu, typu karty budynków, jeśli byłby w stanie zachować ten styl, który jest obecnie użyty tak, dla... Tak, to będzie oczywiście, wiecie, narysujecie sobie próbę, jeżeli my zatwierdzimy, to możecie to robić. Tak, jeśli zachowa taki styl jak dla kart budynków, bo obecnie dwie osoby rysowały kartę budynków dla numerajczyków, ten drugi dosyć zachował ten pierwotny styl i to wygląda fajnie, bo się nie odcina się, że to jest przez kogoś innego robione. Tak, ewentualnie gdyby na przykład ktoś z was miał wenę, chęć i tak dalej, to na przykład fajnie, przydałby się też gość, który na przykład pomógłby te encyklopedie przerabiać nam angielską i tak dalej. Ewentualnie jeszcze trzeba tak z rzeczy interfejsowych, to na przykład przydałoby się porobić obrazki do eventów. No na przykład. To jest taka bardzo prosta robota, jakby ktoś chciał. Znaczy, no, i, no, i, my będziemy miał, i my będziemy miały już tak. Znaczy, no prosto, to jest taka malarska robota. Tak, to jest taka malarska robota. Tak czy inaczej, gdyby ktoś chciał, to jest po prostu możliwość. Jeśli jakiś rysownik jest, który... Jak ktoś ma wolne 5 zł, to też jest fajnie zawsze wspierać, znaczy, wiecie o co chodzi. Mamy zawsze bułkę do zagryzienia z metocinami tutaj i możemy pracować dalej. Robisz większą biedę niż to jest. Nie no, bez przesady, no. Dzisiaj byśmy makarę, no. Mamy czekoladę. Bo byłaś za leni, mamy pójść do sklepu, a mi się nie chciało samej iść. Dobra, to kupimy sobie kole i ten, co jeszcze. Dobra, to kończymy. I wyszło nam 40 minut. Znowu. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że devlog wam się podobał, mimo tego pierdolenia bezsensownego na koniec już. Myślę, że Kanty będzie chciał się tłumaczyć, to jak Andrzej pewnie od połowy filmu pojawi i napisze kupcie sobie słownik polsko-angielski, znaczy angielski. Nie, ale zresztą tak, nie wiem, jak są. Dobra. Papatki. Papa.